Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Przyjdź Duchu Święty. Napełnij serca swoje wierne i zapal w nich ogień swojej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Usiądźmy. W imię Boże, amen. 30 stycznia bieżącego roku członkowie Trybunału Beatyfikacyjnego powołanego do przeprowadzenia procesu dotyczącego heroiczności, cnót i sławy świętości sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, świeckiej matki rodziny i położnej z Auschwitz Birkenau, zapewniwszy, że wszystkie czynności procesowe związane z dochodzeniem na etapie diecezjalnym zostały dopełnione, zwrócili się do księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego, z prośbą o wyznaczenie terminu ostatniej sesji. Jego eminencja kardynał metropolita łódzki, skłaniając się do tej prośby, na zamknięcie dochodzenia diecezjalnego wyznaczył dzień 11 marca 2024 roku
kiedy przypada 50. rocznica śmierci sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej i miejsce aule Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Rozpoczynając uroczystą sesję zamknięcia procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, witam bardzo serdecznie Jego Eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, Jego Ekscelencję księdza biskupa Ireneusza Pękalskiego, Jego Ekscelencję księdza biskupa Marka Marczaka, najbliższą rodzinę sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, członków Trybunału Beatyfikacyjnego, księdza postulatora, członków Komisji Historycznej na ręce pani profesor Teresy Olearczyk oraz pani doktor Teresy Wątor-Cichej. Witam księdza doktora Andrzeja Stombera z Krakowa, pana pułkownika Karola Piskurskiego, dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, teologów, cenzorów pism sługi Bożej. Witam środowiska pielęgniarek i położnych z Warszawy, Krakowa i Łodzi, prezbiterów i diakonów archidiecezji łódzkiej, siostry zakonne, kleryków łódzkich seminariów, przedstawicieli wszystkich instytucji, szczególnie tych, które noszą imię Stanisławy Leszczyńskiej. Proszę teraz księdza Dominika Sujeckiego, postulatora, o przedstawienie przebiegu procesu sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. W dniu 50. rocznicy śmierci sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej gromadzimy się na uroczystej sesji zamknięcia jej procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym. Święty Jan Apostoł w swoim liście napisał słowa: kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości. Kiedy patrzymy na osobę Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz, widzimy, jak te słowa wypełniały jej życie. W swoim wczorajszym liście do archidiecezjan ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, napisał: Stanisława Leszczyńska miała pełną świadomość, że ratuje życie stracone i że za stracone życie poświęca za każdym razem życie własne. To wiara, która przenikała życie sługi Bożej, dawała jej siłę do tego, aby z całym zdecydowaniem przeciwstawić się machinie zła i powiedzieć: nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Z napisanego przez nią raportu położnej możemy dowiedzieć się, że będąc w obozie pomagała w przyjmowaniu ogromnej liczby porodów, które przebiegały bez komplikacji, mimo że dzieci przychodziły na świat w nieludzkich, obozowych warunkach. Oddawała życie z poświęceniem, realizując swoje powołanie jako położna, ale również sługa Boża Stanisława Leszczyńska potrafiła zbudować wspaniały, wielopokoleniowy dom rodzinny dla swoich najbliższych. Stała się cichym i prawdziwym pokornym świadkiem wiary i pojednania. Zawsze była kochającą innych mateczką. Syn Stanisławy Leszczyńskiej, Bronisław, po latach tak wspominał pogrzeb swojej mamy. Gdy nakładano w jego trumnę, wszyscy odruchowo przyklęknęliśmy, jak przed największą naszą świętością na ziemi. Pamięć o Stanisławie Leszczyńskiej, a także prywatny kult, skłaniał rzeszę ludzi do tego, aby pamiętać o heroicznej postawie sługi Bożej oraz modlić się prywatnie przy jej grobie. Najpierw na cmentarzu świętego Rocha w Łodzi, a obecnie w krypcie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
tak jak kiedyś najbliżsi klęknęli przy jej ciele. Tak my dziś oddajemy Słudze Bożej Stanisławie Leszczyńskiej naszą pamięć, dziękując za dar i świadectwo jej życia dla nas. Odpowiedzią na pamięć i prywatny kult Stanisławy Leszczyńskiej były trwające już w 1986 roku działania procesowe zmierzające do beatyfikacji, kiedy ówczesny pasterz diecezji, arcybiskup Władysław Ziółek, powołał na postulatorach się do doktora Ireneusza Pękalskiego, obecnego biskupa pomocniczego naszej archidiecezji. W 1987 roku została powołana komisja historyczna, w skład której weszli świętej pamięci ksiądz infuat dr Stanisław Graf, świętej pamięci ksiądz prawat dr Kazimierz Gabriel oraz ksiądz prawat dr Kazimierz Dąbrowski. Następnie biskup łódzki już po uzyskaniu relacji komisji historycznej zwrócił się z prośbą o przydzielenie nihil obstat konferencji Episkopatu Polski, który został nadany 28 czerwca 1991 roku. Dnia 9 kwietnia 1992 roku, po uzyskaniu zapewnienia, że ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma przeciwwskazań co do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, Kongregacja do Spraw Świętych udzieliła nihil obstat. Dnia 12 września 1992 roku arcybiskup Władysław Ziółek powołał Trybunał Diecezjalny do przeprowadzenia kanonicznego dochodzenia. W jego skład weszli ksiądz infuat Andrzej Dąbrowski, delegat biskupa, dziś już nieżyjący świętej pamięci ksiądz kanonik Dionizy Markiewicz, promotor sprawiedliwości, ksiądz prałat Tadeusz Weber, notariusz, ksiądz prałat Bartłomiej Rurasz, notariusz pomocniczy. Dnia 21 października 1992 roku odbyła się pierwsza uroczysta sesja procesu na szczeblu diecezjalnym. Do 3 listopada 1997 roku odbyło się 8 sesji. Ze względu na brak możliwości badawczych archiwów, a także sytuację polityczną, pracę nad konstytucją i zawarte w niej zapisy dotyczące ochrony życia, proces stracił swoją dynamikę. W trakcie prowadzenia postępowania na szczeblu diecezjalnym w dniu 4 maja 1996 roku na podstawie instrukcji Kongregacji do Spraw Świętych odbyło się zabezpieczenie i translokacja doczesnych szczątków Sługi Bożej do krypty w podziemiach kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi. W maju 2020 roku po zapoznaniu się z dotychczasowym przebiegiem prac ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wznowił proces. Dnia 22 maja tego roku mianował nowego postulatora, księdza Dominika Sujeckiego i zgodnie z procedurą kanonizacyjną mianował komisję historyczną składającą się z biegłych z zakresu historii i archiwistyki. W jej skład weszli ksiądz profesor Waldemar Gliński, pan dr Piotr Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, pani profesor Teresa Olearczyk, pan dr Piotr Setkiewicz, kierownik Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz pani dr Teresa Wątor-Cichy z Centrum Badań Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Komisja historyczna sporządziła relację w postaci życiorysu, a także przebadała zebraną w trakcie procesu dokumentację historyczną. Dnia 15 lipca 2021 roku ksiądz arcybiskup powołał cenzorów pism Sługi Bożej w celu zbadania ich pod kątem zgodności z nauczaniem Kościoła. Dnia 8 września 2021 roku zmienił się skład Trybunału, w którego skład weszli ksiądz prałat dr Zbigniew Tracz,
delegat biskupa, ksiądz kanonik dr Przemysław Góra, promotor sprawiedliwości. Od 15 września 2021 roku do 17 marca 2023 roku odbyło się 49 sesji procesu. Łącznie w trakcie całego procesu powołano i przesłuchano 56 świadków, 11 świeckich mężczyzn, 19 świeckich kobiet, 5 osób spośród młodzieży, 5 zakonników, 5 sióstr zakonnych, 7 kapłanów diecezjalnych oraz 4 biskupów. Z tego grona 11 osób należało do rodziny Sługi Bożej. Warto tutaj zaznaczyć, że 18 świadków znało bezpośrednio Sługę Bożą Stanisławę Leszczyńską. Cały proces zawiera natomiast 65 sesji. Po przesłuchaniu wszystkich świadków i sesji stwierdzającej brak niedozwolonego kultu publicznego, akta oryginalne procesu zostały przekazane kopiście w celu dokonania ich kopii, tak zwanego transumptu, a następnie po ich porównaniu tłumaczowi w celu ich przekładu na język włoski. Po zwrocie akt i tłumaczeniu oraz stwierdzeniu integralności Trybunał wystąpił do księdza kardynała Grzegorza Rysia o wyznaczenie terminu ostatniej sesji zamykającej etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Decyzją księdza kardynała uroczysta sesja zamykająca proces beatyfikacyjny na etapie diecezjalnym została wyznaczona na dzień 11 marca 2024 roku, datę 50. rocznicy śmierci Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, to jest dzisiaj. Prace Trybunału, które tą sesją wieńczymy, jeśli Pan Bóg pozwoli, przyczynią się do wyniesienia Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej do chwały ołtarza. I do takiej modlitwy zachęcam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości. Zwracajmy się do Sługi Bożej w intencjach różnych spraw naszego życia, a o łaskach otrzymanych za przyczyną Stanisławy Leszczyńskiej proszę powiadomić Kurię Metropolitarną w Łodzi. Proszę Jego Eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia o przyjęcie sprawozdania. Wyrażając zaufanie do mianowanego przeze mnie Trybunału Beatyfikacyjnego, z wdzięcznością przyjmuję przedstawione mi akta, w których zostały zebrane wiarygodne dowody o heroiczności życia i sławie świętości Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Jestem przekonany, że w przyszłości nastąpi wyniesienie jej do chwały ołtarzy. Akta oryginalne procesu po jego opieczętowaniu zostaną złożone w tajnym archiwum Kurii. Nikt nie będzie mógł ich otwierać bez zgody Stolicy Apostolskiej i arcybiskupa metropolity łódzkiego. Transumpt i kopie publiczne procesu w języku polskim i włoskim polecam przekazać do dykasterii spraw kanonizacyjnych w Rzymie. Zobowiązuję do tego księdza doktora Łukasza Burcharda, mojego sekretarza, którego oficjalnie mianuję tak zwanym portatorem akt. Równocześnie dziękuję całemu Trybunałowi Beatyfikacyjnemu, Komisji Historycznej, Krajowym Cenzorom i Postulatorowi za wykonaną i, jak widzimy, owocną pracę. Teraz nastąpi złożenie przysięgi po zakończeniu procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym dotyczącego heroiczności cnót i sławy świętości Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, świeckiej matki rodziny i położnej z Auschwitz. Pierwszy przysięgę złoży Jego Eminencja ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, następnie członkowie Trybunału, delegat księdza arcybiskupa w tym procesie
promotor sprawiedliwości, notariusze i postulator. Proszę wszystkich o powstanie. Przysięga księdza kardynała. W imię Boże. Amen. Ja, Grzegorz kardynał Ryś, arcybiskup metropolita łódzki, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, dochowałem tajemnicy. Wiernie i starannie starałem się rozeznawać wszystkie sprawy, aby dobrze wypełnić powierzone mi zadanie w myśl przepisów prawa kanonicznego, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga delegata. W imię Boże. Amen. Ja, ksiądz Zbigniew Tracz, delegat Jego Eminencji księdza kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy. Na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga promotora sprawiedliwości. W imię Boże. Amen. Ja, ksiądz Przemysław Góra, promotor sprawiedliwości wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga notariusza. W imię Boże. Amen. Ja, ksiądz Tadeusz Weber, notariusz wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga notariusza pomocniczego. W imię Boże. Amen. Ja, ksiądz Bartłomiej Żuraż, notariusz pomocniczy wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Przysięga postulatora. W imię Boże. Amen. Ja, ksiądz Dominik Sujecki, postulator wyznaczony na ten urząd przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia, przysięgam, że w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej, odrzuciwszy wszelki wzgląd na osoby, wiernie i starannie wypełniłem powierzone mi zadanie i dochowałem tajemnicy, na większą chwałę Bożą i dla dobra Kościoła Świętego. Proszę usiąść, teraz ksiądz kardynał i członkowie Trybunału złożą bocznicę. Chrystus, Chrystus, to nadzieja, sława nasza.
Chrystusa, umierając z zwyciężeniem, pokój nam ogłasza. Ojca nas prowadzi, miłości i życia prawem. Chrystus naszym jest spokojem, naszym pojednaniem. On jest Słowem nad wiekami, jednorodnym pośród stworzeń. I okazał nas odbawem. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza. Umierając o zwycięży, pokój nam ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłościmi życia prawem. Chrystus naszym jest spokojem, naszym pojednaniem. On głową jest Kościoła i początkiem wszystkich rzeczy. Zechciał Bóg, by cała pełnia Jego ciele zamieszkała. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza. Umierając w zwycięży, pokój nam ogłasza. On do Ojca nas prowadzi, miłościmi życia prawem. Chrystus naszym jest spokojem, naszym pojednaniem. Nastąpi teraz złożenie przysięgi przez księdza doktora Łukasza Burcharda, portatora akt, który zapewni, że wiernie wykona powierzone mu zadanie przekazania akt procesu beatyfikacyjnego Stanisławy Leszczyńskiej do dykasterii spraw kanonizacyjnych w Rzymie. Proszę, powstańmy. W imię Boże, amen. Ja, ksiądz Łukasz Burchard, mianowany przez Jego Eminencję kardynała Grzegorza Rysia portatorem akt dochodzenia diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej do Stolicy Apostolskiej, przysięgam, że w najbliższym czasie doręczę je do dykasterii spraw kanonizacyjnych w Rzymie wraz z załączonymi listami polecającymi. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, której dotykam moimi rękami. Usiądźmy. Ksiądz kardynał złoży końcowy podpis pod aktami ostatniej sesji w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej na etapie diecezjalnym.
Proszę o słowo Jego Ekscelencję księdza arcybiskupa Władysława Ziółka, metropolitę seniora. Święty Jan Paweł II podczas spotkania z łódzkimi włókniarkami w zakładzie pracy Uniątek 13 czerwca 1987 roku powiedział: dla Łodzi, dla tego miasta, dla tego kościoła i dla całej Polski Stanisława Leszczyńska zostawiła wielkie przesłanie w obronie ludzkiego życia. Oto jej słowa. Jeżeli w mojej ojczyźnie, mimo smutnego z czasu wojny doświadczenia, miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli w obronie życia i praw dziecka. Z tym głosem sumienia, mówił dalej papież, solidaryzuje się cały Kościół, który nie przestaje liczyć na wierność polskiej matki wobec jej powołania, na ofiarność i poświęcenie kobiet, na ich przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji, na ich odwagę i wytrwałość w obronie religijnych i moralnych wartości w rodzinie i narodzie. Nie mogę też nie wspomnieć, że Ojciec Święty Jan Paweł II na zakończenie homilii wygłoszonej w Rzeszowie 2 czerwca 1991 roku. Pośród tych, którzy, jak powiedział, czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, wymienił również Stanisławę Leszczyńską z Łodzi. Kiedy dwa dni później, 4 czerwca, w Radomiu dziękowałem Ojcu Świętemu za wspomnienie Stanisławy Leszczyńskiej wśród kandydatów na ołtarze. Ojciec Święty powiedział: pilnujcie tej sprawy, to wielka sprawa. Spojrzenie Jana Pawła II na Stanisławę Leszczyńską umocniło mnie w przekonaniu o jej świętości i przynagliło ostatecznie do rozpoczęcia w 1992 roku procesu beatyfikacyjnego, który po pewnej przerwie został szczęśliwie podjęty i poprowadzony przez księdza kardynała Grzegorza, któremu za to osobiście bardzo gorąco dziękuję. Spadł mi poniekąd kamień z serca. Dziś zamyka się ten proces na szczeblu diecezjalnym. Moglibyśmy chyba powiedzieć i zameldować świętemu Janowi Pawłowi II, że dopilnowaliśmy sprawy, a teraz pokornie prosimy go, aby czuwał nad dalszym jej przebiegiem w Stolicy Apostolskiej aż do ogłoszenia sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej błogosławioną i następnie świętą. Dopowiem jeszcze, że Jan Paweł II był żywo zainteresowany postępem procesu beatyfikacyjnego. Kiedyś przy spotkaniu w Watykanie pojawił się temat ilości przyjętych przez nią dzieci w obozie koncentracyjnym. Wspomniałem wówczas, że niektórzy wzbudzają tu pewne wątpliwości co do liczby 3000.
Wówczas papież zdecydowanie powiedział: gdyby uratowała 300 dzieci, a nawet mniej, liczy się jej odwaga i heroiczna postawa wobec grożącego jej niebezpieczeństwa utraty własnego życia. Te słowa świętego Jana Pawła II uważam za niezwykle ważne, wręcz prorocze dla procesu Stanisławy Leszczyńskiej. W poczuciu jednak sprawiedliwości pragnę w tym miejscu powiedzieć, że do upowszechnienia wiedzy o Stanisławie Leszczyńskiej znacznie przyczynił się w swoim czasie biskup Bohdan Bejzen. Jego publikacja Macierzyńska miłość życia, wydana w 10. rocznicę śmierci sługi Bożej w 1984 roku, spotkała się z żywym zainteresowaniem szerokich kręgów naszego społeczeństwa. Na jej treść, zwłaszcza w drugim, poszerzonym wydaniu, składa się wiele ważnych tekstów, a wśród nich przede wszystkim wiarygodne świadectwa osób liczące się w procesie beatyfikacyjnym. Biskup Bejze był niestrudzonym w podejmowaniu wielu inicjatyw sprzyjających zachowaniu w żywej pamięci bohaterskiej położnej z Oświęcimian. Konferencje, sympozja, wywiady, modlitwy o beatyfikację. Także biskup Jan Kulik, jako proboszcz Stanisławy Leszczyńskiej, niejednokrotnie wyrażał swoje przekonanie o jej bogatej osobowości, o jej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej i widział w niej wyborną kandydatkę na ołtarze. Wyniesienie Stanisławy Leszczyńskiej na ołtarze miałoby w moim głębokim przekonaniu ważne znaczenie dla oceny wartości ludzkiego życia, nie tylko dla naszej lokalnej społeczności, ale dla całej Polski i Kościoła. Jej budująca postawa jako więźniarki obozu koncentracyjnego w czasie II wojny światowej, jej odwaga i męstwo, aby z narażeniem własnego życia ratować przychodzące na świat dzieci, jest wymownym, wręcz heroicznym znakiem sprzeciwu wobec machiny zła ujawnionej w życiu obozowym. Ale nie mniej istotne jest także przesłanie sługi Bożej dla współczesnego nam człowieka i świata. Jej postawa jest głośnym wołaniem w obronie życia każdego człowieka, zwłaszcza tego jeszcze nienarodzonego. Jej bezkompromisowa postawa i dzisiaj, w czasach wszechobecnej ideologii kultury śmierci, staje się prostym i jasnym drogowskazem, że życie ludzkie jest święte, jest wielkim darem Boga i wartością nienaruszalną. Warto zauważyć, że po powrocie z obozu Stanisława Leszczyńska nadal pracowała zawodowo, kierując się w swej działalności szczerą miłością do dzieci i ich matek, a przede wszystkim religijną wiarą. Nadto przykładnie prowadziła rodzinny dom, była sercem rodziny. Chętnie garnęli się do niej wszyscy, krewni, przyjaciele, znajomi. Jej żywa wiara udzielała się domownikom, gościom i sąsiadom. To także cenne świadectwo dla współczesnych małżeństw i rodzin wielorako zagrożonych w swojej egzystencji. Potrzebujemy w Polsce i w świecie prawdziwych świadków chrześcijańskiego życia, niezastąpionych w przebudzaniu i formowaniu ludzkich sumień, zwłaszcza
kiedy chodzi o apostolstwo na rzecz ochrony życia nienarodzonego. Dlatego wciąż aktualne jest przesłanie, jakie niesie sługa Boża Stanisława Leszczyńska. W jej beatyfikacji może się zrodzić wiele duchowych korzyści dla dobra Kościoła i świata. Jej wierność powołaniu, miłość do Kościoła i człowieka, służba prawdzie, obrona życia i ludzkiej godności są wartościami, jakich dzisiaj świat bardzo potrzebuje. Sługa Boża jest wzorem dla współczesnych matek i pracowników służby zdrowia. Wskazuje wszystkim ludziom dobrej woli drogę do bycia darem dla drugiego człowieka, drogę do świętości. Jego eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, proszę o słowo. Myślałem o tym, co powiedzieć dzisiaj tu, na tej auli. To stanął mi przed oczami obraz pomnika, ołtarza, który jest postawiony ku czci świętego Maksymiliana Kolbe przy zielonym szlaku z Nowego Targu z Kowańca na Turbacz. Wiele razy chodziłem tamtą drogą. Zawsze się zatrzymywałem przy tym ołtarzu, żeby się pomodlić. To jest wstrząsający ołtarz. Trzy okorowane, nagie drzewa, wyrwane z korzeniami i wbite w ziemię korzeniami do góry i spięte drutem kolczastym. Obraz obozu, gdzie ludzie byli odzierani ze wszystkiego, tak jak te okorowane drzewa. Obnażani, wykorzenieni, odcięci od tego, co im zawsze dostarczało soków życiowych, od kultury, życia rodzinnego, kultu. Postawieni, wywróceni zupełnie w swoim człowieczeństwie, korzeniami do góry. Paradoksalnie jednak, można by zapytać, czy te trzy drzewa korzeniami zwrócone ku niebu nie poszukują właśnie tam soków życiowych? Czy właśnie tam z nieba nie szukają mocy do przetrwania? Myślę, że artysta, który wykonał ten ołtarz dawno, w 1973 roku, góral Stefan Brugała, zakochany w górach. On na pewno chciał pokazać jakiś klucz do życia świętego Maksymiliana i do tego, jak Maksymilian przeżywał obóz. Ale dziś myślę, że jest to także obraz Stanisławy Leszczyńskiej i tego, gdzie ona szukała sił do życia, do trwania w tym czasie 20
ponad 20 miesięcy w obozie koncentracyjnym. Chciałbym jednak, żebyśmy tej myśli nie upraszczali i żebyśmy się jej z właściwą, potrzebną wrażliwością przyjrzeli. Żebyśmy zobaczyli, jaka w tym szukaniu mocy z wysoka w obozie koncentracyjnym, jaka w tym się kryła walka i jaka ogromna łaska. Wziąłem tu ze sobą niezwykłą pracę. Uważam, że jest to jedna z najważniejszych książek, jakie napisano w Polsce w naszym wieku. To jest książka doktora Piotra Cywińskiego, Auschwitz, monografia człowieka. I w tej książce jest cały rozdział poświęcony wierze i religijności. Oczywiście mówimy o miejscu, gdzie żadne przejawy wiary i religijności nie były dozwolone. I chciałbym, żeby przemówiły do nas przede wszystkim świadectwa więźniów, bo wtedy może lepiej uchwycimy wielkość łaski w życiu pani Stanisławy i też heroizm jej wiary. Zacznę od takich cytatów, które mają, powiedziałbym, charakter ogólny, czy niosą w sobie ogólne pytania. Auschwitz był strasznym miejscem dla wierzących, którzy mocowali się z kryzysem. Była to daremna walka. Szok był za duży. Ci, którzy wierzyli, byli zdezorientowani. Niektórzy nie chcieli o tym rozmawiać. Auschwitz roztrzaskał całą naszą tradycję. Pozostawił nas rozbitych, ze zrujnowanymi nerwami. Inna osoba. Całkowicie straciłam wiarę. W nic już dalej nie wierzyłam. Inne świadectwo przejmujące Zofii Kossak-Szczuckiej, w większości z nas znanej. Rozmowy. Wie pani, że ja już nie wytrzymam. Jestem u kresu sił. Jeśli nie dziś, to jutro pójdę na druty. Gdybym mogła się modlić, może byłoby mi lżej, ale nie mogę. Zawiodłam się na religii. A więzień znosił wszystko w milczeniu i pokorze i stoi skostniały z opuszczonymi rękami wzdłuż tułowia i spuszczoną głową jak koni. Zbolały, skrwawiony, sponiewierany, opluty, obdarty z człowieczeństwa. Więc więzień się pyta: Boże, gdzie jesteś? Cisza pyta wtórnie: Boże, gdzie jesteś? Hej, powiedzcie, czy jest Bóg? Nikt nie odpowiadał, że nie ma. Wszyscy odpowiedzieli: nie wiem. Bo naprawdę nikt nie wiedział. To jest pierwsza grupa. Ja oczywiście przytaczam tylko kilka tekstów, ale też przytaczam je w pewnym porządku. Teraz druga grupa, która pokazuje może pytania najbliższe
Panie Stanisławie. Wiele myślałem o Bogu. Miałem bardzo proste zrozumienie natury Bożej. Mówiono mi, że jeśli byłeś dobry, Bóg cię wynagrodzi. Jeśli byłeś zły, zostaniesz ukarany. Dlaczego Bóg nie karał nazistów i nie ratował dobrych ludzi? I teraz, jakie grzechy uczyniły dzieciątka, by zostać posłane na śmierć? Gdzie był miłosierny Bóg Adonai Echad? Jeśli Bóg był tak wszechmocny, to czy nie dotarły do Niego okrzyki rozpaczy matek, płacz niewinnych dzieci? I autorka tego tekstu kończy go tak. Tej nocy pochowałam zdecydowanie mojego Boga w Auschwitz. Następny tekst. Jakież grzechy mogły mi winić te małe dzieciątka? I poczułem jasno, że jeśli istniałby jakiś Bóg i patrzył na to potężny jak on, to on nie byłby dobry, albo by go nie było. Nie ma istoty ludzkiej i nie ma Boga, który miałby prawo sprawić rzeź niewinnych. Wszystkich tych tysięcy niewinnych dzieci. Napisałem wczoraj w liście do diecezji, nie zawsze wszyscy wiedzą, w Auschwitz zabito 200 tysięcy dzieci. 200 tysięcy dzieci. Wszyscy grzeszyliśmy, następne, być może ty i ja, ale wszystkie te dzieci, te tysiące niewinnych, czyżby zapomniał o tych ludziach, a szczególnie o tych niewinnych dzieciach i pozwalał na takie zbrodnie? Gdy Hitler robi swoje, nasz wszechmocny nie robi nic. To nie są teksty, z którymi da się dyskutować. Nie można dyskutować z czyimś doświadczeniem. Nie można dyskutować z kimś, kto dzieli się z nami właściwie swoim życiem. Nie musiałby. Jeśli to czyni, to dlatego, że chce nas otworzyć na coś bardzo, bardzo ważnego. Myślałem o tym, jak zupełnie inaczej w świetle tych ostatnich wypowiedzi można patrzeć i trzeba patrzeć na panią Stanisławę pracującą w bloku położniczym. Kiedy właśnie widzimy to, że ona jest przy tych wszystkich dzieciach, które za chwilę po urodzeniu albo zostaną zamordowane, albo umrą z głodu, albo umrą trochę za kilka dni z jakiejś choroby. Ona była w samym środku piekła. W tej książce Cywińskiego jest też tekst o dzieciach w Auschwitz. I pan doktor pisze właśnie o tym, że nie było miejsca, gdzie bardziej próbowano pokazać, że człowiek jest nikim. Nie było miejsca, w którym Trzecia Rzesza bardziej pokazywała, czy chciała osiągnąć odczłowieczenie ludzi, których więziono. Bo nie można bardziej pokazać, że człowiek jest równy zero, jak w ten sposób, że urodzone dziecko topisz w beczce. I zobaczcie, dla tylu ludzi ta śmierć dzieci oglądana na co dzień była straszną próbą wiary. I to właśnie przy tej śmierci dzieci Auschwitz pokazywało ten swój charakter piekielny. A ona w tym piekle wnosiła Boga. Zachowała wiarę w samym środku piekła. Każde dziecko chrzciła.
matkami modliła się na różańcu. Jak dobrze wiemy, pierwsze kroki po wyjściu z obozu skierowała do kościoła, żeby przyjąć komunię świętą. I jeszcze jeden fragment, który nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza jeśli wspomniemy relacje rodzinne dotyczące pani Stanisławy. Któraś nie wytrzymuje nerwowo, przywarła do brudnego barłogu i modli się: Ojcze nasz, który jesteś w niebiesie, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam. Milcz, cholero, warknęła inna. Idiotku, czy mogłabyś im odpuścić winy za takie zbrodnie? Bełkoczesz byle co. Te słowa powinny być wyrzucone z modlitwy. Bo po co to mówić, kiedy takiej winy odpuścić nie można? I znowu, to nie jest świadectwo, które jest do dyskusji. Ale wiemy dobrze, że pani Stanisława pytana przez rodzinę, dlaczego nie mówisz o obozie? Odpowiadała, bo nie chcę budzić nienawiści do Niemców. Proces beatyfikacyjny nie jest tylko po to, to tylko musiało być w cudzysłowie, żeby pokazać czyjś ludzki heroizm. Jest przede wszystkim po to, żeby pokazać Boże działanie w czyimś życiu. Bożą łaskę. Od łaski wiary poczynając. Jeśli chciałem coś wam dzisiaj powiedzieć, to to, że ta kobieta była otwarta na łaskę wiary w sposób heroiczny, w świecie, w którym wiara naprawdę nie była niczym oczywistym. Dla każdego człowieka, który tam się znalazł. To był świat wielkiej próby wiary. A my dziękujemy Bogu za to, że ona tę próbę wiary przeszła tak, że dla nas staje się wzorem wiary. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Wspólnie odmówimy modlitwę o beatyfikację sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej. Tekst modlitwy znajduje się w folderach, jakie otrzymaliśmy wchodząc na aulę. Proszę jego eminencję księdza kardynała Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, o poprowadzenie modlitwy i udzielenie błogosławieństwa. Boże, Stwórco wszystkiego, co istnieje i żyje. Ty uszczęśliwiasz rodzinę darem nowego życia. Ty rozpaliłeś w sercu Twojej służebnicy Stanisławy Leszczyńskiej miłość do matek i ich dzieci, znajdujących się w niebezpieczeństwie utraty życia. Rozpal także dzisiaj heroiczną miłość, która będzie chroniła każde życie przed licznymi zagrożeniami i brutalną śmiercią. Boże, spraw, niech wielu naśladuje jej przykład, aby w jakimkolwiek zakątku świata, zwłaszcza tym najbardziej odległym, biednym, dręczonym wojną, była zawsze zapewniona pomoc i opieka matkom i bezbronnym dzieciom. Niech wszędzie zapanuje trwały pokój i świat bez przemocy. Boże, odwieczny Ojcze, prosimy Cię, niech Twoja służebnica Stanisława Leszczyńska, świadek ofiarnej i nieułęknej miłości i dobroci, dostąpi daru rychłego wniesienia na ołtarze, wierząc, że jest to zgodne z Twoją wolą.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.